Leżę szeptuchy, piszę ci jak W. Dobra, okej. Ja pierdzielę. Wejdź do leża szeptuchy, no. No i co, panie, jesteśmy? Panie W. My jesteśmy. Tu masz miejsce, skąd przyszliśmy. Co? Patrz, tu są czaszki, panie kolego. No to dlaczego my tu weszliśmy? Bo mówiłeś, że tutaj trzeba wejść. Mówiłem ci, że no bo, tam dalej no trzeba bo, przejść. No bo tam pisało, leże szeptuchy. Wchodzisz na górę. No dobra, weszłem już. Dobra, nie krzycz na mnie. Zakręciłem się. Jak baranie rogi. Chodź za mną, gdzie ty polazłeś w ogóle znowu? Ja tu, ona mi tu szepcze do ucha. Pierdolę. Nie ciesz się zbytnio. Zobaczymy, co doktor Young robiła. Pewnie teraz będzie retrospekcja ze mną w roli głównej. Dlaczego z tobą? No bo mi oko załatwiła. Nie wiem. Chyba nie jestem pewna. Czy ostatnia sesja nie wystarczyła? Niestety nie. Rozumiem, że to cię niepokoi. Rozumiem także, że cierpisz z powodu intensywnego bólu. Ale to proste badania, które zajmą tylko parę godzin. Nie ufasz nam, moja droga? Twoje dobro jest naszym priorytetem. Możemy wiele zdziałać dla świata, jeśli się zgodzisz. Nie chcesz tego? Chcę, ale... Gdy się obudzisz, pójdziemy na łódkę. Obiecuję. W porządku. Dobrze. Dzięki, Chuck. Dziękuję. Poczujesz lekki chłód, a potem zaśniesz. Gdy się obudzisz, będziemy tu przy tobie. Ja... Dobrze. Za parę godzin możemy ją przenieść. Naprawdę jest głupia. Ile możemy utrzymywać ten stan? W nieskończoność, jeśli trzeba. Nie musimy tego robić dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. Wyluzuj, Charles. Niech nam po prostu nie umrze. Co to niby ma znaczyć? Dobrze wiesz, co to ma znaczyć. Addison Young. Ale kim była tamta kobieta? Indukowana śpiączka, drastycznie. Historia stara jak świat. Musieli kogoś skrzywdzić, by zdobyć to, co chcieli. Standardowo, no jakby nie skrzywdzili, to by nas tutaj nie było, nie? A że skrzywdzili, to przynajmniej mamy z kim walczyć. Kurde. Ciekawe, kto będzie cięższy. Czy krwawy tom był cięższy? Czy szeptucha większą tom nam poprzeczkę postawi? Już tam stęka. No właśnie. Zakładam, że szeptucha, ale... Szkoda, że tu więcej apteczek nie można mieć. O! Wchodzimy do leża, bo to jest... Co pan mi powie? Ty ją zabij, a ja będę cię asekurował tu z tego... z tego korytarza, dobrze? Mhm. Jakby uciekała, żeby ją łapać. Przegrupujmy się. No stary, ale mam klatkarz. No nie, u mnie normalnie tutaj. No tak, no co nie zmienia faktu, że ja mam tu stary klatkarz taki, że o Jezu. Tak.
Czekam na was. Zaczynajmy. No nie, no. Tak to ja nie mogę. Dobra, okej. Okay. Czas jest mój. Dobra, nie można w nią strzelać, poczekaj. Widzę was. Widzicie mnie? Ta mgła mnie tutaj dowala. Oż ty cholero. Co mamy strzelać? Na razie rozbiste czarne. Tworzy wasza krew. Potrzebuję pomocy! Już mnie wyprowadzę z równowagi, szybciucha. Ja jestem nieżywy, jakby co. Widzę. Tworzę wzory, a oni za nimi podążają. Wy też możecie. Mogę działać. Nie ciesz się zbytnio. Nie, no tutaj nic nie zrobimy. To ty. Łatwo byłoby po prostu zostać. Tą rzeźbę trzeba zniszczyć. Polecę. Tylko siebie. Zabijacie sami siebie. Dość. To ja tu rządzę. Dobra, stop, stop. Widzę, widzę. Nie zabijecie mnie. Jestem koszmarem. Jestem szeptem. Nie ma we mnie nic śmiertelnego. Gdzie jest to cholerstwo dorosłe? A, dobra, widzę. Dzięki. Nic nie jest w stanie mnie naprawdę zranić. O ja pier... Co? Nie, no mi to, mój komputer mi to nie wyrabia, w chuj. Widzicie tyle, ile chcę. Nie wiem, czy to kwestia karty, czy to kwestia... Czujecie to? Nie wiem, nagrywasz może. I dlatego. Znowu tu? Ja już rozwaliłem to. Nic nie zniszczyliście. Nic nie osiągnęliście. Co za menda. Dobra, pierdzielę to. Myślicie, że mnie powstrzymacie? Nie jestem koszmarem. Nie jestem szeptem. Widzę, gdzie jest następne. Dużo ich. Jak sądzicie, co się po tym wszystkim stanie? Boże. Dobra. Chodź tam. Uwaga, następni. Tak, tak, dobra. Dobra, do przodu delikatnie.
stracie trans. Nie, tak się nie da. Myślałem, że snajperką, wiesz, bije, ale dupa, ja idę za, tego... Za wolno. Nie, nie, że za wolno. Ajajajajaj. Cholera! No wypierdzielej. Myślicie, że to wszystko, to ma. Nie mogę po prostu celować, bo to po boku było, wiesz? Dlatego snajperka mi tutaj nie łapała. Dobra. Mamy. Przeładuj. Czy oni zginą? Giną od tego, tego. Zabijecie te części mnie? Bo gdzie jeszcze szeptucha koło nas? O, akurat teraz musiałem przeładowywać. Dobra, muszę. Życie. O, piskła mnie. Ale jeszcze się... Łatwiejsza no była niż ten. Ale to jeszcze nie koniec. Już, koniec. A. Dobra, na wszelki wypadek ten. Kołek przeznaczenia! Kołek, kołek. Nie umrę! To niemożliwe! No, była łatwiejsza. Myślałaś, że zmienisz mnie w swojego osobistego niezbytka. Dużo łatwiejsza było. To przynajmniej dla mnie. Musisz teraz zebrać to, co zasiałaś. Ale oko sobie zachowam, ty wiedźmo. Pomijając fakt, że mnie tutaj ta mgła dowaliła, bo no nie dźwignął tego komp, to ogólnie była łatwiejsza, tak. Ja na razie zbieram, klucz septuchy i czaszka. Idę jeszcze polatam tutaj u zapasu zupełnie, co się da, po co później płacić. Jeśli czekaj. Ktoś zginie, cała reszta ma kłopoty. Za zabicie nieświadomego celu zwiększa zadawane obrażenia o 15% na 10 sekund. Nakłada się do 3 razy. Ogólnie gówniane to. Ale wszystkie są gówniane te perki, takie bardziej na... są, bo są. Wampirza krew. Ani nie, nic takiego ciekawego nie poszło. Nawet ta wampirza krew taka na małym poziomie już mogła być złota, a nie niebieska. Mhm. Dobra, wyjdź z leża szeptuchy teoretycznie i to będzie zadanie, koniec zadania. No i tak jak będziesz... zostanie jakby... Czekaj, bo jeszcze chodzę, zbieram może jeszcze jakąś apteczkę, bo mi jednej brakuje. Ja dam ją tak już, wiesz. A, ale to wiesz, po co mam kupywać. No i dobra. Tak już nie odpalę tej gry, także. No nie wiadomo, bo jeszcze może być główny boss. Nie, no chyba to jest finito. Wróć do centrum morskiego. Aby otrzymać kolejną misję, no dobra. To wracam w takim wypadku. Zobaczymy, co tam ta gra zaserwowała. Dobra, czekaj, teraz tak. Przesuwasz mi się. Normalne. Nie wiem, zobaczę przy stole, co to jest. No i jest główna, festyn. Po zlikwidowaniu szeptuchy i krwawego toma Czarne Słońce ma całkowitą kontrolę nad Redfall. Tego chciała od początku. W tym samym czasie widmowa postać, która pomogła ci już w przeszłości, skontaktowała się z tobą we śnie i chce się spotkać osobiście. Udaj się na teren dożynek i ją poznaj. No to dobra, to ja już idę. Idziemy tam? No tak, idziemy oczywiście. To ja biorę tą misję. Czekaj. Zlikwidowaniu. No, dobra, bierz. Myślałem, że robimy coś dobrego. Lecz daliśmy Czarnemu Słońcu przejąć kontrolę. To cholerne zaćmienie obserwowało nas przez cały czas. Czekając, aż ją uwolnimy, ciągle do mnie szepcze. Zdaje się wiedzieć o wszystkim, co mnie przeraża. O tym, że wszystko, co tknę, obraca się w pył. Że wciąż się ukrywam. Ale kiedy próbuję zasnąć, słyszę kogoś obcego. Słyszę ten sam głos, który odezwał się wtedy w lesie. Lub gdy załatwiliśmy tych większych krwiopijców. Rebeka, Koni i reszta też go słyszała.
Kazał mi przyjść do diabelskiego młyna. Dość mam gapienia się w to martwe słońce. Sprawdźmy, co chce nam pokazać. Idź na dożynki. To fajnie brzmi w ogóle, idź na dożynki. Ja poszedłbym na dożynki. Lubię dożynki. Lubię ten klimat, taki wiesz. No. Starych takich imprez, nie ten. Lubisz zażynać, tak? A, już dałeś, dobra. O, oczywiście, usuń znacznik. Metrów. Nie, to chwila, moment. Niebo wygląda jeszcze paskudniej niż przedtem. Dla mnie wygląda tak samo. Co? Niebo. No bo gościu. Nie. No ty chodź tutaj do mnie. No czekaj, przecież idę dopiero. No to nie możesz się tepnąć? A po co? To 180 metrów. No i... Ale wampiry dalej są na tym, na świecie. No bo on powiedział, że jest ich coraz więcej. Tragedia. Gniazda trzeba by było poubijać. Wszystko po ten... Pozaklejać taśmą. Patek Superfix. Tu jest łowczyni. A to będzie taka rumbanka. Aha. Nie udało się połączyć. Okej, wywaliło mnie z gry, czy ciebie wywaliło? Nie, no to mnie też by nie udało się połączyć. No, czyli coś się spierdzieliło. Dobra. Serwer padł. No. Dobra, no czekam, aż mnie zaprosisz. Idealnie, po prostu idealne zwieńczenie tej gry, nie? Oj Boże. Dzisiejsze poprawki eliminują błędy 1.11. Na pewno nie, bo to 1.11 to już było wczoraj i przedwczoraj. Oj kurde. Panie Redfall. Symulator kółka. No, ciekawe czy nas wróci teraz, bo... Powinno świetnie działać na tym komputerze, idźcie w chuj. Powinno. No, z naciskiem na powinno. Tak. Festyn, idź na dożynki. Dobra, jestem na festynie. Ty? A ja jestem w kryjówce. Nie, no też jestem w kryjówce, śmieję się. Chodź, tepniemy tam na górę. Na stary ten. Burdel. Dlaczego ja nie widzę żadnych tych? Ja się nie mogę nigdzie, do kryjówki mogę się tepnąć. Dobra, idziemy stąd. Hej. Tam nad tym był punkt, a już nie ma go. Dobra, idziemy na piechotę. 200 metrów. Niebo wygląda jeszcze paskudniej niż przedtem. Dobra, biegusiem. Ten twój znacznik jest dobry, tak? Nie wiem. Myślę, że tak. Ale jest to jest 800 metrów. Cały się świeci. Nie, ja mam 100 metrów. Ja to... nie wiem. No jeżeli ja... Ja mam 666 akurat równo. To gdzie ty się tepnąłeś? Co ty? No ja jestem za tobą przecież. Obejrzyj się, to mnie zobaczysz. Dzięki. W dzieciństwie nie znosiłem festynu. To była dziura. Festiwal oszustwa pod przykrywką zabawy. Pierdziele, no kur... No wchodź, czy ty jesteś jakiś Jehowy? Normalnie byłoby to urokliwe. Nigdzie... Nie, tutaj kołki, to jak nic. O, masz, jeszcze z tyłu mnie atakują. Nie.
kurde. Uważaj, bo ja nie ten leżę. Za bardzo na jolo wszedłem. Co za... Z przodu, z tyłu atakują. Skąd to się tu wzięło? Miało być do Żynki. Mieliśmy porozmawiać tylko. No właśnie o to chodzi, ty. No mieliśmy porozmawiać, więc o co chodzi? No, ja idę sobie rozmawiać, a tu. Dobra, tych tutaj na moście zabiłem. No ja i tak muszę iść od strony mostu. No tutaj chodź. Przecież ja też byłem na dole. Tędy można wejść. Przeładuj tą kołkownicę. No i oczywiście tak, bo on nie może kołkować, znaczy ładować jak się wspina, co jest w sumie normalne. Dobra. Tam duży błąd, ktoś mówi. No i okej, i co? I teraz trzeba te wszystkie czerwone gówna pozabijać. Idę tu na górę. A, jesteś tu. Będziemy chodzić, panie, razem, bo... Za nim! Nic mi nie jest! Słońce nigdy już nie wzejdzie, czarowujące. Nie dam się tak łatwo. Fantastycznie, że się nie dasz tak łatwo. Zły pomysł. Rozbić? No tutaj już nic, bo tutaj jest zrobione. Teraz trzeba iść tam do kolejnego tego badziewiaka. A, tam, do kultysty, zobacz tam. Pan pisze spirytysta. No i tak nie mamy kołka. Korwus, korwus. No nie trafiłem. Ale ten tu to nie jest zwykły krok. Nie ciesz się zbytnio. Już. Dobra. Teraz tak, kolejny jest gdzieś tam na górze. Ale tam nie sięgam, więc... Tak czy inaczej musimy iść na dół. Na pewno nie sięgam? No nie, na pewno nie sięgam. Ale to nawet tak to go trzeba dobić. Czemu on ma jakąś tą? Taką blokadę jakby? Czekaj, ja idę tu po lewej stronie bardziej, wiesz? Bo tu są schody, to ja wejdę. A! Koniec zbiorów. Zabij żniwiarza podczas misji Festyn. Okej. Okay. To było pomocne. No i co dalej? No i chyba żniwiarza trzeba zabić. Jak w CS-a się czuje. No. Kultysta tam jakiś taki dziwny. O, tamten jak latał. O, masz. Nic mi nie jest. Uważaj, bo to czerwone gówno jest. Widzę. To koniec. Załatwiliśmy ich. No i? Dobra, tutaj chodź. Czekaj, po co mi ten znacznik tam jest? Wejdź do namiotu, chodź. No idę. Kolejny ten, boss. Z czarnym. O Jezu. Nie no, mam się z nim spotkać. Zrobiła? Jest jednym z krwiowodów. Nazywam się Charles Beck. Znacie już moją siostrę Claire. Wołają na nią czarne słońce. Chyba jej się to nie podoba. Claire zabrała najważniejszą część mnie
połamała i ukryła kawałki w naszych wspomnieniach. Odnajdźcie te kawałki i przynieście mi je. Dam wam coś, co pozwoli wam ją zabić. Będziecie się tak gapić? No cóż, ja was obserwowałem. Macie prawo. No i? Zobacz, jak rozwalone po całej mapie. Dom latarnika. Pokaż. Raz, fragment, trzy fragmenty. Raz, no dobra. Dom latarnika idziemy chyba, nie? Wiesz co, ale... Czyli robimy przerwę. Niech ja stąd, poczekaj. Niech ja stąd wyjdę. To po pierwsze. A po drugie tu tak. Tu się można tepnąć do kryjówki, tam Brighton Bay choć. Pierwsze co, to ja zakończę ten odcinek, bo i tak jest już 56 minut. Ja myślałem, że to będzie krótka akcja, a to się okazało, że będzie dłużej niż mi się wydawało. I teraz tak, ja na bank to podzielę. Ja to podzielę na dwa odcinki, także ten odcinek był taki, że ja się nie witałem. Także tu się akurat nie zdziwcie, jak ktoś to ogląda. Widzimy się w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. I tyle, nie? Bo tu nie ma co gadać dłużej, speaker, nie? Tak, co tu gadać?